Witajcie, witajcie, widzowie na kanale Rubin 2.0. W dzisiejszym odcinku, i nie są to nowości serii Studio Series, tylko odcinek o postaciach, które nie dostały jeszcze z tego kanonu figurki. Mam na myśli oczywiście te złe postacie, prawie jak zwykle. Tak, dzisiaj się tym zajmiemy, jak coś to możecie pisać też w komentarzu, bo ładnie żeście wczoraj pokomentowali, to muszę wam przyznać, dziękuję. I dziś ma być tak samo, tak od razu wam mówię, nie? Żeby nie było przypału. A więc jedziemy z pierwszą postacią, czyli Scrapple. O ile dobrze to wymawiam, mogę się pomylić, Scrapple. On dostał figurkę w wersji Scout, nie była to za dobra figurka. Ja bym tu stawiał bardziej, tak jak mówiłem, na jakąś maciupeńką figurkę, naprawdę. Nawet nie transformowalną, już mi by się taka przydała, jako taka statuetka, wiecie, możemy postawić i na przykład dodać go do Megatrona z trójki. To byłby moim zdaniem fajny pomysł. A teraz Redman. Redman to jest oczywiście też postać, która no odegrała jakąś tam ważniejszą rolę, bo przechwyciła fragment Wszechiskry, a raczej resztkę tego fragmentu, żeby ożywić Megatrona. Także jego bym widział właśnie ze Sunwave'em, Ravage'em. Jego właśnie też coś w rodzaju takiego może bardziej ruchomego, że tak powiem, takiej figurki. Nie transformowane oczywiście. Teraz Alice, no Alice bym nie widział jako figurki w wersji jakiejkolwiek niż Legion. Też ruchoma, nawet bez Aldmoldu, z uwagi, że nie wiem, czy ktoś by chciał w kolekcji mieć transformowaną Barbie, albo był tym bardziej zainteresowany. Ale ona też w filmie się przyczyniła, miała złapać sama, więc moim zdaniem tej postaci również powinni dać figurkę. Może małą, ale powinni. Teraz idziemy do czegoś większego, jest to Scrap Metal, który również nie dostał figurki. To oczywiście jest wizja koncepcyjna tego robota, bo w filmie był on podobny do Scrapera, niektórzy go mylili, niektórzy, czyli ja. Myślałem, że to jest dron Scrapera, czyli najpierw zginął dron Scrapera, a potem był sam. Nie, to był Scrap Metal i właśnie mogliby dać go jako wersja Trencha, tylko przemodernizowana na właśnie tą taką, nie wiem, koparkę, czy co to tam jest, nie znam się tam. Teraz właśnie Scrapple, czyli figurka, która moim zdaniem na pierwszym miejscu powinna się pojawić w Indie Studio Series, z uwagi, że postać nie dostała figurki, a mogłaby być, że tak powiem, ciekawa i dodałaby smaczku, że tak powiem, naszym kolekcji tych złych, bo nie każdy Constructicon niestety dostał swoją figurkę, czy to odpowiednią, czy to nie, nie mi to oceniać, ale bardziej wam, więc ja tu na niego najbardziej jak na razie liczę. Igor raczej jaka taka statuetka, również do Megatrona z trójki by pasowała taka mała i od razu mówię z tłumaczeniem, że Igor to nie jest chodząca głowa Longhaula, nie, to są w ogóle inne postaci, bo Longhaul po pierwsze żyje. A i ta postać też miała jakiś swój charakter, więc czemu nie dać takiej małej statuetki ruchomej czy czegoś do Megatrona jako taki smaczek? No, moim zdaniem mogłoby być tego więcej w Studio Series. Teraz Hatchet, ostatni z Deredsów, który nie dostał na razie figurki. Niektórzy na amerykańskim YouTubie, bo widziałem, proponowali, żeby to było połączenie tego Aldmoldu Crankcase'a z Ravage'em z uwagi na budowę dosyć podobną tego bota. No, zobaczymy, ja tu na niego też w sumie na tej serii też tak chyba najbardziej jednego z trzech liczę. No i teraz przechodzimy do robotów większych, jest to Defcon. Defcon to robot oficjalnie potwierdzony w filmie, nawet tam był. No, nie odegrał jakiejś ważnej roli, ale hello, walczył, był w bitwie o Chicago. Jest zupełnie inny od innych, chodzi na czworaka, no jak dziecko. No, więc dlaczego go nie wypuścić? Przynajmniej coś innego od dwunożnych robotów. No, moim zdaniem byłoby to ciekawe do naszej kolekcji. A więc teraz, Loader pojawił się w filmie, nie mamy potwierdzonego jego wyglądu, więc ja myślę, że ta chyba postać by najbardziej mogła iść w Studio Series w jakiejś tam ostatniej fali czy coś. Z uwagi, żeby pokazali wygląd tej postaci, postać była w filmie, była potwierdzona, pomagała przywozić filary i to tyle. Jak zginęła, jest to niewyjaśnione, a fajnie, jakby go nareszcie pokazali tak w pełni trybu robota. A więc co? Teraz Traxy, czyli KSI boty. No, tutaj bym liczył właśnie na retusz tego naszego nowego Stingera, jakoś właśnie w ten sposób, taki mold czy coś. No, nie wiem, ale naprawdę by się to przydało, bo KSI botów jak na razie jest dwóch, Galvatron i Stinger, więc rozrost kolekcji w ten sposób by był o wiele bardziej ciekawszy. I nareszcie nie dodawanie tego loga, coś paskudnego. I Junkie, ja tu najbardziej liczę na wersję właśnie Voyager, z uwagi na to, że ich trójka mogłaby się składać z Deluxów, takich nieco mniejszych, właśnie w ten swój tryb śmieciarki z
filmu, co by było dosyć ciekawe. Coś podobnego do Bliźniaków, jeżeli pamiętacie. No, po prostu ja bym na pewno był za tą figurką. A teraz najbardziej figurka, za którą bym był, czyli KSI Boss. Tak, właśnie jako ten Nitro, bo Nitro mi bardziej wygląda trochę na takie połączenie KSI Bossa i Nitra niż na faktycznego Nitra z filmu, więc mogliby właśnie ten mold wykorzystać i zrobić mu, nie wiem, cybertroński tryb, bo przecież nie wiadomo jaki miał tryb w filmie. Nie pokazali nam. Ponoć cybertroński, bo jest uncover art, bo no, nie wiem, ja liczę, że ten KSI Boss też się pojawi, wcześniej czy później. I oczywiście zmniejszony Shockwave musiałby być, dodaliby mu dwie głowy, zmodernizowaliby trochę nowego Shockwave'a. A może w piątej fali by był? To by było ciekawe, bo byśmy mieli więcej robotów Shockwave'o podobnych. A ciekawe mnie, jaki byłby Altmold dla niego, czy po prostu ten Choke Shockwave'a jakoś zmodernizowany. No, nie wiem. Moim zdaniem byłoby to coś ciekawego. I przechodzimy do piątego filmu, czyli Mohawk. Mohawk nie dostał w ogóle figurki, mógł być nową, świeżą figurką, czymś nowym, nowym moldem, bo po pierwsze miał jakiś charakter, może nie przeze mnie lubiany szczególnie, ale miał. Był to pierwszy filmowy motor, jeżeli chodzi o Decepticony, więc hello, należy mu się jakiś mały szacunek i figurka. Kolejny jest to Dreadbot, tu bym właśnie stawiał na przemodernizowanie Crowbara, w sensie ich tego moldu właśnie na to. Odczepienie Dreadów, danie mu wreszcie broni, a nie tych przeklętych kolców, co już jest naprawdę nudne. I co, byłby może bardzo ciekawym deluxem do kolekcji. A po pierwsze byłby to pierwszy Decepticon autobus. Chociaż dokładnie nie wiem, czy pierwszy, czy nie. No ale nieważne, bo idziemy z najważniejszą figurką Onslaught. Jak mogłoby go zabraknąć? Właśnie dużo ludzi robiło sobie jego remoldy z Lockhaulem. No bo chcieli go mieć. A Hasbro nam tego nie dało. Mówili, że będzie jako update tam do Toys and Rasa z Premier Edition, a nie było, więc trochę smutno. Ja mam nadzieję, że go w tej fali albo w którejś w końcu wypuszczą Studio Series, bo naprawdę na niego liczę. I teraz jest oczywiście Driller. No, ja bym tu bardziej za jakąś ruchomą statuetką niż faktyczną figurką. Tak jak w Devastatorze był przekonany, z uwagi, że on nie ma ani Aldemodu. Wiecie, miałby tam jakieś ruchome elementy. No i oczywiście dobra skala, jak w poprzednich figurkach. Moim zdaniem skala w Studio Series jest naprawdę dobra, więc oby i tak dalej, Hasbro, oby. A więc co, teraz najmniej ciekawe, czyli właśnie protoformy bojowe Decepticonów, albo jak to woli, żołnierze Decepticonów, jak zwał, tak zwał. Moim zdaniem powinniśmy je dostać w jakimś czypaku, najlepiej dla tego Zorusa, albo ogólnie, żeby jeszcze w tym czypaku znajdowały się żołnierze Lockdowna, czyli Menecery, czyli jak oni się tam zwali, duże na nich nazwy, oczywiście. Wszystkie figurki nie zawierałyby Altmoldu, więc byłyby tylko zwykłymi figurkami do pozowania, do jakichś pust bojowych, jakichś fajnych. No i oczywiście Steel Joey, które oczywiście pojawiły się, prawda, w wersji, że tak powiem, wersji figurkowej One Step oraz, oczywiście zgodne z kolorystyką, oraz w wersji nowego Lockdowna a la Masterpiece, więc ja tu na to liczę, że to się kiedyś pojawi w tej serii, że będzie naprawdę to dobra seria Studio Series i że nie zakończy się i odświeży jeszcze postacie, które ani razu nie używały swojej zabawkowej formy. Więc piszcie, co o tym sądzicie, która z figurek według was powinna być w pierwszym miejscu. Ja tam daję swoją ankietę, jakie moim zdaniem figurki, postaci powinny być na tym pierwszym miejscu. No i cóż, to chyba byłoby na tyle. Trzymajcie się i cześć, pa, pa, yo.